Dzisiaj miał miejsce dość poważny wypadek na skrzyżowaniu ulic Roosevelta i Świętokrzyskiej. Jak podaje portal InOnline, byli ranni. Może się wiele osób dziwi, że na skrzyżowaniu, na którym są światła, dochodzi co jakiś czas do wypadku. Poprzedni był niecały miesiąc temu. Prawda jest taka, że to jest wina i kierowców, ale również zarządcy drogi. To on utrzymuje od ostatnich prawie 10 lat przestarzałe światła. I co najgorsze, nic z tym nie robi. Wydawałoby się, że w XXI wieku można by to rozwiązać nawet niedużym nakładem finansowym. Niestety, okazuje się, że sprawa jest bardziej skomplikowana. Może już pora, żeby bezpieczny powiat w końcu coś z tym zrobił, a potem może nawet sobie na placu przed starostwem zrobić festyn. A tak, to co jakiś czas będę na ten temat nakręcał film. No i jakiś rok temu na spotkaniu z panem prezydentem zaproponowałem takie oto rozwiązanie. Żeby rozdzielić zielone światło dla ulicy Świętokrzyskiej. Najpierw od strony galerii, potem od strony Staszica. Prezydent napisał do starosty, a starosta odpisał. Uprzejmie informuję, że zarządca drogi zdaje sobie sprawę z niedoskonałości pracującego urządzenia. Niestety, stan techniczny sygnalizacji stałoczasowej oraz ograniczone środki finansowe w obecnej sytuacji nie pozwalają na określenie terminu przebudowy i dostosowania sygnalizacji do proponowanych zmian w piśmie. Dodatkowo należy wyjaśnić fakt, iż po otrzymaniu informacji od firmy obsługującej sygnalizację świetlną, jej okablowanie i urządzenia sterownicze są mocno wyeksploatowane, by dokonać jakichkolwiek zmian w cyklach świetlnych. Nie można również zoptymalizować ruchu w zależności od natężenia z uwagi na brak układu detekcyjnego umożliwiającego stosowanie sterowania akomodacyjnego, acyklicznego oraz prowadzenie pomiarów ruchu. Oprogramowanie obecnie istniejące umożliwia prowadzenie ruchu cyklicznego. Jakakolwiek ingerencja w szafie sterowniczej może doprowadzić do długotrwałej awarii. No i od tamtego czasu minął rok, a na tym skrzyżowaniu nic się nie zmieniło. Kable do suszenia prania jak wisiały, tak wiszą. Chyba już 7 rok. Czy kierowcy kiedykolwiek doczekają się poprawy sytuacji na tym skrzyżowaniu? Jeszcze trochę i koło tej skrzynki będzie trzeba przechodzić na paluszkach, bo nie daj Boże się wyłączą wszystkie światła. Wydaje mi się, że urzędnicy siedzący w obu tych budynkach są warci jeden drugiego. Oni ciągle nic nie mogą. A powodów, żeby czegoś nie zrobić, zawsze znajdą 1000.